tobakin, tobakin, naloxin, nosvarin, bovodain, vokul, maferakastal, arfinorok, palgan, vodnos, honsin, drosan, tobakin, fahin, kogan, mundra. Salve widzowie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Skyrim. Tutaj Pablo89 gdy i w tym odcinku zajmiemy się kolejną serii Bellum Siviale. Dobra, będę wam tu teraz walił łaciną. Poczty od Białej Grani. Mam przekazać wiadomość Jarlowi Białej Grani. Pora, by opowiedział się po której ze stron w tym konflikcie. Ale przecież opowiedział się po której ze stron. Chociaż nie do końca. Ulrik to jego kumpel, ale jest za cesarstwem, więc no jest rozdarty. W każdym razie mamy dostarczyć mu wiadomość. Dara, ta psu kaganiec, jasne. Da psu, Jorvask. Jasne, a chwilę. Nie pokazałem wam, jak wygląda ta wiadomość. Chwileczkę, gdzie to jest? Chwileczkę. O, jest. Wiadomość wygląda tu. No, no nie, nie otworzę tego, no nie. No trudno. Trudno. Jakoś sobie poradzimy. A i nie dziwcie się, że będę trochę ciszej mówił, bo no cóż. No. Muszę się zachować ciszej trochę w niektórych przypadkach, powiedzmy. Dobra, idziemy. Idziemy zanieść wiadomość. Ciekawe, czy nie śpi o tej porze. No jest pierwsza 38. Normalnie. Część normalnych ludzi już śpi. On nie jest do końca normalny, jak widać. O, patrzcie na tę pozę, no nie mogę. Witam. Niech bogowie czuwają nad tobą podczas bitew. Salve, mam ważną wiadomość od generała Tulliusa. Zapewne będzie chciał urządzić w moim zamku garnizon. Ile razy mam mu odmawiać? Nic innego. Wyduś to z siebie! Ulfik planuje zaatakować Białą Grań. Generał chce użyć sił Legionu. Rozumiem. Przekaż papiery mojemu zarządcy. Przekazują mi ściśle instrukcje, tylko dla oszu Jarla. Nie wygłupiaj się. Proventus jest moimi oczami. A kto jest swoimi uszami, nosem i... Zakładam, członkiem? Że kiedy go dostanę, będę mógł z nim zrobić, co zechcę. Konfetti, jak cię nie zainteresuje, można zrobić. Interesujące doniesienia. Proventusie, co o tym sądzisz? Gdyby Ulfric zaatakował Białą Grań... Jak przy wszystkim potrzebna jest rozwaga. Zaczekaj mi, czekać już dosyć długo. Tak! Zgadzam się z Irilet. Czas zacząć działać. Chcesz iść do wichrowego tronu? Przynajmniej nie jest jak w Polsce. Nie jestem głupcem. Czas wyzwać Ulfrica, by stanął przede mną jak mężczyzna. Albo wyjawił swoje zamiary. Nic takiego nie zrobił. To jaka różnica tak w ogóle? Nie tatkał się z Torykiem. Toryk? On po prostu podszedł do tego chłopca i go zamordował. Rozpłatał go na dwoje swym krzykiem. Chłopiec był najwyższym. No właśnie, Aleksander Wielki też to był pół świata. Nie jestem najwyższym królem. Chłopcem. Ale nie jestem też chłopcem. Jeżeli kim jesteś? Chce rzucić mi wyzwanie wedle starej tradycji, to niech to zrobi. Choć podejrzewam, że posłuży się swoimi gromowładnymi. Pokaz siły. Dowiódł już swojej własnej siły. Teraz chcę dowieść siły swej armii. No właśnie. Mogę cię przekonać do rozważenia prośby generała Tulliusa? Skoro i tak chcesz urazić Jarla Ulfrica. To Ulfric znieważył. Ale Proventus ma rację. Ulfric jasno pokazał swe intencje. Według niego odrzucenie jego roszczeń oznacza poparcie cesarstwa. Czy źle byłoby, jeśli zamiast twoich ludzi zginęłoby kilku legionistów? Wygląda mi to na tchórzostwo. No fakt, mam walczyć z tym? Konkordatu bieli i złota też było tchórzliwe? Znowu to? To było coś innego. Czy miałem możliwość sprzeciwienia się warunkom traktatu? Nie! Nikt nie pytał Jarlów. Stawiano nas przed faktami dokonanymi. No fakt, i musieliśmy tam on zaatakował i nie mieli czasu się przygotować. Złota raczej nie bolały. Cholera jasna, tu nie chodzi o złoto! Chodzi o honor! Panie, zaczekaj. Zobaczmy, czy Ulfric mówi poważnie. On krzyczy poważnie. Ale ja też.
No, po tym głosie. O, ty to się... Tak? Mam wiadomość dla naszego przyjaciela, szanownego jarla wichrowego tronu. Mhm. Zanieś ten topór Ulfrikowi Gromowładnemu. Topór? He? Od dawna jesteś w Skyrim? Dwa miesiące, tak. W czasie gry. Daj mu Rognat, zagrajmy! Prawie. Jeżeli ci go zwróci, będzie znaczyło, że mamy rachunki do wyrównania. Jeśli go zatrzyma, to między nami pokój. Mam mu coś powiedzieć? Mężczyźni, którzy się rozumieją, nie muszą strzępić języka. Raptem no tak, kilka prostych ciała, prawd kryje się za gestem wręczenia innemu mężczyźnie własnego topora. Ulfric zrozumie, o co mi chodzi. Czekaj, mam słuchać, nie wiem, o co chodzi. I myślisz, że Ulfric pozwoli mi od tak tam wejść? Jestem z cesarskimi przecież. Prawda, jest niebezpiecznym i żądnym krwi człowiekiem. Lecz jest też Nordem, który szanuje nasze tradycje. Nie trać głowy. To no fakt, znam język krzyków niż on. A potem wróć tutaj, bo jeśli Ulfric nie blefuje, będę potrzebował każdej pary rąk do obrony Białej Grani. To będzie ciekawe. Rozumiem. To dobrze. Dobrze. Proventusie, podaj mi pióro i dobry pergamin. A piszesz list, panie? Mam całe miasto. Tak. Do generała Tullius. Aha, czyli się zgodzi, dobra. Super, no to my mamy zanieść topór. Zostaw topór Jarlowi Ulfricowi. Okej, no to spotkamy się w Białej Grani. Tfu, w Wichrowym Tronie. Do zobaczenia na miejscu. Jak to się załaduje? Odkopać topór wojenny. Nie mamy topora wojennego. Jak to nie mamy? Kiedyś mieliśmy tyle zakupów, ale się zepsuł. Kubel jeden. To co odkopiemy? Mamy jeszcze składane krzesło. Odkopać składane krzesło. Wygląda na to, że zobaczymy, jak zareagujesz na Białą Grań. Co według ciebie miałbym zrobić? Bla, nieważne. Chwilę, jeszcze miałem wam pokazać, jak wygląda ten topór. Zobacz, jak ten wielki topór wygląda. Wygląda... zwyczajnie. Myślałem, że jakiś specjalny topór, żeby miał jakieś właściwości, ale widać nie. Zwykły, zwyczajny, głupi, stalowy topór. Żel nie jest z nami. Jest przeciwko nam. On o tym wie. Wszyscy o tym wiedzą. Zadowolony się. Jak długo zamierzasz czekać? Twierdzisz, że powinienem dać Balgrufowi bardziej dosadny znak? Jeśli poderżnięcie gardła można uznać za wiadomość... Właśnie, należysz do Mrocznego Bractwa Rany, tyle osób jest w Mrocznym Bractwie. Jego imienia hańbą byłoby bardziej dosadnym przykładem, nie uważasz? To jak? Możemy już zaczynać tę wojnę? Rany, jak Irilet. Niedługo. Każdy ma tutaj takiego podobnego. Nadal uważam, że trzeba ich było załatwić jak Toryga trupi króla. Nie myślę o najwyższym królem, przepraszam? Tylko wiadomością dla innych jarlów. Ci, którymi ich zastąpimy, będą potrzebowali wsparcia naszej armii. Czekamy tylko na ciebie. Nasz palacz kochany? Wszystko zależy od Białej Grani. Jeżeli zajmiemy miasto bez rozlewu krwi, to tym lepiej. Ale jeżeli nie... Lud cię poprze. Boję się, że wielu wciąż trzeba przekonać. Matko, jak to wygląda. Więc niech zdechną. I oni, i ci fałszywi królowie. Jesteśmy żołnierzami. Ale nie zwracać uwagi, tylko słucham. Znamy cenę wolności. Lud wciąż rozważa ją w swoich sercach. Nie wiem, jak długo będą gadać. Co nam zostało? Nie mam już żadnych asów w rękawie. To zacznij, to zagraj karetami. A ilu ich synów i córek poszło za tobą w górę? No rany, dzieci, co się jeszcze tu mieszać? Jesteśmy ich rodziną. Dobrze powiedziane. Galmarze, dlaczego walczysz w moim imieniu? Poszedłbym za tobą samo serce otchłani. O, podglądam wasze mapy. Ale dlaczego walczysz? Jeśli nie za mnie, to po co? Bo lubi wojnę? Hajta na wojenkę? Prędzej szczeznę, niż pozwolę.
aby elfy... Dobra, dobra, gadałem to samo myśl. To samo, dobra. Mamy ważną wiadomość. Dorośli rozmawiają. Tak? Byle szybko, bo jestem zajęty. Wkrótce mówiono, że zrobiłeś króla krzykiem. To nie do końca prawda, ale też nie całkiem ułgarstwo. Czyli co, każdy prawda, Nord może zgłębić drogę głosu, pobierając nauki u siły drogi, jeśli starczy mu ambicji i cierpliwości. Moje starcie z Toriniem dowiodło, że brak mu było obu tych cech. Jednak to mój miecz przebijający serce zakończył jego żywot. Myślałem, że rozpatałeś go na dwoje, czy coś. Jak idzie wojna? Powinniśmy zająć Hjalmarch. To dla cesarskich ważny punkt. Bylibyśmy o rzut kamieniem od stolicy. A, już wiem, Eldoraz. Tfu! Jak idzie wojna, dożyjemy? Dlaczego bierzesz udział w wojnie? Walczymy, ponieważ nie będziemy tyrać dla cesarstwa, które za nic ma nasze wysiłki. Bo już pracowałeś dla cesarstwa i nie spodobał ci się, tego się dzwoniłeś. W obronie cesarstwa przed Dominium. W imię czego? Żeby Skyrim zostało sprzedane Talmorowi, no weź, aby cesarz mógł zachować było, tron. To nie jest polityka. Walczymy, ponieważ nasi jarlowie, niegdyś silni, mądrzy ludzie, stali się bojaźliwi i ślepi na cierpienia swego ludu. No fuck. Walczymy, ponieważ Skyrim potrzebuje bohaterów, a poza nami nie ma nikogo. Czy odbyłeś najwyższego króla? Zabiłem Tauriga, aby podkreślić dramatyczną sytuację kraju. Jak najwyższy król ma być obrońcą Skyrim, skoro sam nie potrafi się obronić? Ale to było dziecko. Niektórzy zwą cię mordercą. Wyzwałem go w tradycyjny sposób, a on wyzwanie przyjął. Było wielu świadków. Żadnego morderstwa nie popełniono. Prawda, nie miał ze mną szans. O to dokładnie chodziło. Bardzo skromny. Był marionetką cesarstwa, a nie najwyższym królem Skyrim. Jego ojciec być może, ale Torik nie. Był zbyt uprzywilejowany i głupi, bardziej zajęty dogadzaniem królowej niż władaniem krajem. Dogadzaniem, wiem jak jest. A co z domem po nim? Nie rości sobie prawa do tronu? Owszem. Elisiv została jarlem samotni dzięki poparciu cesarstwa. I tak się podzieliło. Tak się dogodnie składa, że jest to historyczna siedziba najwyższego króla. Albo królowej. Wilcza królowa, podpowiadam. Jeszcze najwyższą królową. I nie obwoła, póki ja mam cokolwiek do powiedzenia. Polecam te odcinki. Pragniesz zostać najwyższym królem? W Skyrim od pokoleń nie było prawdziwego najwyższego króla. Tak, Toriga nie uznaje. A wcześniej w ogóle nie było? I chełpił przytakiwaniem jarlów, mleko żłopów uzależnionych od cesarskiej monety. Ja bym to zdarzył, to byłoby czas na raczej, najwyższego króla z prawdziwego zdarzenia. Na naszego króla. A jak zostać jarlem wschodniej marchii? Mój ojciec, wielki niedźwiedź wschodniej marchii, zmarł, gdy odsiadywałem wyrok po incydencie w Markarcie. A, tak, wiem. Ja, jego jedyny syn, zmuszony do wygłoszenia mowy żałobnej w liście przemyconym z więzienia. Tak oto Titus Mede kocha swych poddanych. Gdy w końcu mnie uwolniono, wróciłem do wichrowego tronu i zostałem powitany przez miasto pogrążone w żałobie, wtórujące memu smutkowi i gniewowi. No fakt, normalne rzeczy jakieś. Głosami oburzenia, domagającymi się sprawiedliwości i wojny, posadzili tak, mnie na tronie. Tron Isgramora. Chwilę, Isgramor był jego ojcem? No. Mam nadzieję, że okażę się godny tego zaszczytu. No to nieźle. Dobra, przynoszę wiadomość od Jarla Białej Grani. Czyżby? Zastanawiałem się, kiedy przejrzy na oczy. Topór. O, co to takiego? Topór, idioto! Jarlu, szalo. Trzeba mieć odwagę, żeby przynieść taką wiadomość. Szkoda, że stoisz po niewłaściwej stronie. No niestety, wybrałem. On... Możesz zwrócić ten topór życia, temu, kto go przysłał głowę. I powiedz mu, żeby się przygotował na przyjęcie gości. O, fajnie, spodziewam mamy danie. Się, że w najbliższej danie z kilku dań. Biała kwista, gra zupa? Będzie miała sporo do zaoferowania w kwestii rozrywki. Tak, kwista zupa, ziemniaki z zemsty, kotlet schabowy z roztrzaskanych kości. Dobra, zwieść najwyższego króla, po co zrobić wojnę na własną ojczyznę? Pokazałem ludowi, że kiedy jarlowie spijają cesarskie mleko, to stajemy się słabi. Nie muszę im teraz wskazać ścieżkę, która poprowadzi nas z powrotem do potęgi.
Bez poświęcenia nie ma postępu, bez pracy nie ma kołaczy. No tak, no bez... Musimy zmieść cesarstwo i jarlów, którzy je popierają. Lud się tego domaga, ja się tego domagam. Mhm. Zostaniesz powstrzymany. Tak. Prawda, być może skończę w ciemnym zaułku z nożem. No nie wiem, Mroczne Bractwo ma dosyć zajęty grafik. Nie się wiem, nie jak cofnie. Wyjdzie. No to wkrótce się zobaczymy. Prędzej niż myślisz. No co, atakuj mnie? Których trzymałem w rękach. Dobra, gadałem sobie tak dalej. I co, atakujecie mnie? Nie atakujecie mnie, dobrze. No to wracamy do wichrowego tronu. Białej grani, rany. Szybko, za posłańcem, coś się dzieje! Musimy to zobaczyć, usłyszeć! Panie, ja chciałem... Nie zgadnę, 10 tysięcy orków. Odsapnijcie chwilę, żołnierzu. Ale... Panie... 10 tysięcy żołnierzy! Oddychaj! Zwykłych orków! Zewnętrzne... To niezwykłe, to był Urukaj! Jeżeli zdołamy ich tam zatrzymać... Mają katapulty. Cholera jasna! Skąd oni mają katapulty? Z drzew ścieli? Tak robiono w średniowieczu? Moi zwiadowcy donoszą, że ładują je ogniem. O, to spalić miasto! Chcę odebrać mi miasto z nienaruszonymi murami. Jak to? Przecież ognisty najbardziej rozwalają miasto i trzadowo wyglądają. Moi ludzie nie znają strachu. A powiem to tak. Ja się obawiam o cesarskich mlekożłopów. Jeśli wolisz, żebym... Wolimy miód. Oczywiście, że nie. Po prostu mnie nie zawiedź, Cypiusie. Musimy wyznaczyć oddziały przeciwpożarowe. O matko. To już załatwione. Czad. Przyznaję, że wy, cesarscy, działacie skutecznie. Kiedy tu dotrą? Panie? Niedługo. Ukrywają się na wsi. O. Cholera jasna, na co on czeka? Aż zacznę? Co takiego? Panie, przemieszczają się. Za chwilę będą już u bramy. To Urukaj! Nie można tego było powiedzieć od razu? Trzeba było ruszyć do Helmowego Jaru. Kurczę, mylą mi się filmy. Nadeszła ta chwila. Czas zobaczyć, z jakiej gliny ci gromowładni są ulepieni. Ludzie już zbierają się przy bramie. Ruszajcie, żołnierzu! Rozpuśćcie wici! Dalej! Wracasz z moim toporem. Skąd wiesz? Jeszcze nie wyjąłem go. Wiedziałem, że tak odpowie. Gdy tylko cię pożegnałem, wysłałem wiadomość do generała Tuliusa, który był na tyle uprzejmy, by użyczyć nam oddział wojska. Wojska na Eldorasie? Nie lepiej do filmowego jazdy, jakiś patacy? Niech Ulfric spróbuje przebić się przez nasze połączone wojska. Będzie ciekawie. Odsyłam cię z powrotem do Legionu. Przydasz się legatowi. Błagam komuś takiemu, oni umrą prędzej ze śmiechu niż ze strachu przed kimś takim, no. Co może zakończyć tę wojnę? Głowa Ulfrika Gromowładnego, zatknięta na tacy. Już stoją na tacy. Wydaje ci się, że Ulfrika naprawdę interesuje niepodległość Skyrim? Albo dobrobyt ludu? Zapewniam cię, że nie. To tylko barbarzyński renegat, którego rządza władzy kosztowała życie tysięcy niewinnych ludzi. Podtrzymujesz się z cesarstwem? Dla wzajemnych korzyści. Każdy głupiec. Przez chwilę mówi się o nas z mlekożłopi. Przez wieki korzystaliśmy z ochrony cesarstwa i lukratywnego handlu z południem. I wodę. W zamian mieszkańcy Syrodil spali spokojnie, wiedząc, że ich północnej granicy strzegą najlepsi wojownicy Tamriel. Dobra, ruszamy do oddziału.